Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj taki specjalny filmik związany z optycznymi iluzjami wraz z moją mamą, ponieważ od jakiegoś 2-3 tygodni taki jeden youtuber z zagranicy, FaceRain, robi taki filmik ze swoją ekipą z domu, więc powiedzmy pożyczyłem od niego pomysł z właśnie owym trikiem, wziąłem te 3 iluzje, które mi się najbardziej spodobały i postanowiłem przetestować to na mamie, czy to naprawdę są takie optyczne iluzje, że naprawdę tego nie widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli chcecie sami sobie przetestować te wszystkie optyczne iluzje przed spoilerami z filmiku, to macie 3 górne linki w opisie do tych 3 iluzji, możecie sobie na własną rękę sprawdzić, ile będziecie ją szukać, ile wam to zajmie. Jeżeli się poddacie, to wtedy po prostu puśćcie dalej filmik i ja będę wam pokazywał, jak moja mama próbowała to odgadnąć i będą odpowiedzi do wszystkich iluzji, więc zapraszam was do oglądania. To jest taki typ mini bonus z rana, żebyście mieli coś innego do obejrzenia zamiast gameplay. Cóż, zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że wam się spodoba. I tyle. Nie, chodzi o to, że ma znaleźć 3 optyczne iluzje i niby to są niby trudne optyczne iluzje i masz ogarnąć wszystko, co... Ale to musisz bliżej podejść, a nie... Gdzie bliżej? Chcę usiąść po prostu. Czy widzisz co to jest, czy nie? No mur i kamienie w środku. No i nie widzisz optycznej iluzji? Coś jest na tym obrazie, czego normalnie na pierwszy rzut oka się nie widzi? No dasz mi pomyśleć. Z daleka zobaczy, czy ja przez daleka lepiej widzę? Ja też widzę od razu, bo no bo wiesz! No, ale jak znalazłem... Buźka uśmiechnięta... Nie. No jest ściana, tak? Jest coś, czego powiedzmy nie lubisz. Coś, co śmierdzi. I powoduje raka. Nie wiem. Naprawdę nie widzisz tego? Nie. Co ty ja robisz w tym momencie? Nie. Ja poważnie, ja to a widziałem... A nie nagrywasz tego? Ja widziałem to w filmikach i mówię, nie ma opcji, żeby tego nie było widać, ja to widziałem od razu. No ale chyba nie mówisz o takim czymś, czy coś tam. No właśnie, to jest mniej więcej gdzieś pokazałeś w tym miejscu, co pokazałeś w miejscu. No powiedz, że żartujesz. Nie wiem o co ci chodzi, może ja widzę, tylko nie wiem, że to na to ma zwrócić uwagę. No to powiem, że ma znaleźć fajkę. Taką do palenia? No. Ale fajkę? No papierosa. No ja jest sobie, że nie widzisz papierosa. Kuba, przestań, bo ty nagrywasz coś. Nie widzisz tutaj papierosa w tym miejscu? Tu jest jakby... Nie, tam kłamiesz. A tu jest zapalona końcówka. Jak przestań z mnie głupio. No tu jest... No na pewno nie widzisz tego? Nie. No mówi, wiesz, że musisz widzieć. Nie nagrywasz tego? Nie. No widzisz, że tu, nie widzisz, że tu jest fajka w tym miejscu? Czyli papieros? No. Nie. No ja sobie robię. Ale Kuba, przestań, nagrywasz to. Nie, ale naprawdę nie widzisz? Nie nagrywasz? Nie, naprawdę nie widzisz? Nie. A ty poważnie? Nie, bo ty nagrywasz. Nie nagrywa. Tak normalnie nie mówisz do mnie, to przewróć tę kamerę. To sobie ją przewróć. A to jest kamera? Tak, ale potem nie będę wiedział, jak kamerkę ustawić normalnie. No i co się zrobiło? No nie, no mamo. No to lecimy dalej. Skoro tutaj nie widzisz... Nie, nagrywasz coś. Nie, tu, patrz, tutaj jest końcówka, gdzie jest normalnie się paj popił. A tu jest jakby reszta papierosa. I to jest wbite w ścianę tutaj. No naprawdę, ty mnie nie widzisz? Jezus, nie rozumiesz, co mówię? Okej, to lecimy dalej. To jest najłatwiejsze ze wszystkich. Tam głupie, no. Gdzie tu masz papierosa, głupio, ty kiedyś? No, tutaj jest na środku papierosa. Dobra, lecimy dalej. Ma znaleźć telefon. Jak macie... Gdzie masz swój telefon? No nie wiem, jak telefon wygląda. Ale chodzi o to, że macie te swoje etui z tyłu, no nie? No. To ono jest mniej więcej w kolorze tego, co jest na dywanie. No nie, robi takie, bo ja tu nic nie widzę, nie widzę. No to przyjrzyj się, ja tam gdzie... widzę, że ty haczyk tu jakiś masz. Nie, przyjrzyj się dokładnie na tym dywanie i spróbuj znaleźć telefon. Znaczy w całym telefonu, powiem, że to jest iPhone, ale co by ci to dało, że iPhone, no. Taki masz prostokąt znaleźć, tylko że to będzie... No dobrze, no nie widzę, no możesz nie gadać. Jak? No ale no postaraj się chociaż to zobaczyć, a nie ty mówisz zaraz, że nie widzisz. Bo ja naprawdę, jak to widziałem, to mówię, no przecież jak można tego nie zauważyć. Podpowiem ci, dam ci podpowiedź, że to jest niebieskie. Chyba przez ten bzdury plesiała, widzę, że tu nie ma niebieskiego. No to co to są te obramówki, które są niebieskie? No bordowe, znaczy nie bordowe, tylko ten ciemnie niebieski, granatowy, o. Gdzieś jest miejsce takie, gdzie jest wyraźnie widać, że jest trochę inne od reszty dywanu. Daję ci już podpowiedź, że to jest na tych dwóch paskach. Tu. No nie. Znaczy blisko, ale nie. Dobrze, nie widzę. Nie widzisz tutaj telefonu? Chyba nie, ja nie chcę to patrzeć. Nie widzisz tego tutaj? Że nawet jak się tutaj skupisz, to widać aparat? W tym białym miejscu? I że jest trochę innego koloru? I że inne są kwiatki? No, że tego nie widziałaś? No. To jest ostatni, najtrudniejszy, który ja też się trudziłem.
Gdzieś na tym obrazie jest kot. Za drzewem. Nie, ja jeszcze nawet ci przybliżyłem to zdjęcie, bo to jest dość długie zdjęcie. Tutaj. Mamo, ale skup się, a nie zgadujesz pierwsze lepsze miejsce i mówisz, że tam jest kot. Nie widzę, Kuba. Skup się, nie rób sobie o fermy. Ty nauczasz w przedszkolu, jakbyś miała tak dzieciom teraz przedstawiać? No i widzę, że nagrywasz. Nie. Tak, a co robisz? Nic. Nie, bo tak to byś mi nie mówił. Co bym ci nie mówił? Ja chcę ci podpowiedzieć, bo ja widzę te zdjęcia i dla mnie to jest coś oczywistego. Od razu jak zobaczyłem, mówię, że to jest niemożliwe, żeby ktoś tego nie widział. To ja nie widzę. No mamo. Jestem niemożliwa. To bądź możliwa w tym momencie. Nie. Chociaż się skup. Nie, idę, bo ty nagrywasz. Nie, to ja cię jeszcze bardziej to przybliżę. Nie chcę już. Ja ci to jeszcze bardziej przybliżę. Nie już teraz dalej kota nigdzie nie widzisz. Może teraz tak wyraźnie się boję dalej przybliżać. No już, nie widzę. Czy ty się umiesz bawić? Chociaż ty się nawet nie skupiłaś, żeby znaleźć. Tylko powiedziałaś od razu na tą kłodę, tu jest, no to, że to jest kot. Kot, widzę go tutaj. Ty widzisz kota. No. To teraz się skupię, ci pokażę magię i nagle stworzę kota na tym zdjęciu. Nie może tutaj kota w tym miejscu nie widzisz. No, widzę. No! A tam nie było ani papierosa, ani czegoś. No, no jak nie? Papieros jest na środku, tutaj jest papieros. To brązowe ciemne, to jest papieros. Tu jest papieros wbity w ścianę. Tutaj masz telefon w tym miejscu, w etui, i tu widać aparat od iPhone'a, a tu masz kota leżącego. No kota to widzę. No i reszta też jest tam w tych wszystkich miejscach. Mam się bawić, nie umiesz. Pierwszy pewnie od razu dla nas. Idź mi stąd. Nagrywałeś? Nie. Powiedz szczerze. No nie! Kota widzę. Wow. Coś widzę kota. Jedną z trzech rzeczy i to najtrudniejszą, która jest możliwa. No ale kota to widać, no głowa, uszy, wszystko i leży. I tam też wszystko było widać. Nie, tylko tam, iść. Tam nie było nic. No jak mogłaś tego nie widzieć? Nie widzę. Dzieciom tak sobie zrób. Ale kota widziałam. No o kota widziałem, o widziałem.